Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części szachów. Ze mną gramy tradycyjnie na portalu czeskom na czas powiedzmy 3 minuty. A może 3 plus 2? Wyłamy się. Polska język trudna est. Dobra, so difficult, tak? Niech, no cóż mogę powiedzieć po tym jakże fantastycznym wstępie. Zasubskrybujcie i dajcie łapki w górę, no bo jak sami widzicie, no wybitny content. Jeśli chodzi o szachy, bo szachy są tutaj najważniejsze i tym się będę zasłaniał. Mam 2282, może uda się zrobić 2300. No taki jest cel, a później 2400. Jeśli chodzi o rzeczy edukacyjne, no to jak najbardziej jestem otwarty na lekcje indywidualne. Są kursy na Udemy. Są edukacyjne rzeczy tutaj na tym na tym profilu na YouTubie, na tym kanale, jak też na moim fanpage'u na Facebooku. Codziennie, albo przynajmniej codziennie staram się wrzucać jakieś fajne zadanka, aktualności ze świata szachów, więc jak najbardziej zapraszam. A póki co zagrajmy 3 plus 2. W internecie gram z Amerykaninem 2146. Mam nadzieję, że nie z programem, bo duża szansa na to, że może być, ponieważ gra z dodawaniem. No już nie będę go klikał. Bo... O, chyba jednak sobie nie zagramy z tym Amerykaninem. No to trudno się mówi. New 3 plus 2. Kogo my tu teraz dostaniemy? Trochę ciężko. Nie spodziewałem się, że tak długo będzie wyszukiwać 3 plus 2. O, wow, Chińczyk 2533. Na pewno program. Na 100%. Po prostu mogę się założyć o co tylko chcecie. Przetestujemy go. Tą głupią maszynę. Co on tam gra? Ewentualnie po prostu go zreportujemy, więc będzie mieć bana. A jak dostanie banan, to w komentarzu tam będzie link do tego, jak to ten przeciwnik dostał bana. No to tutaj my gramy ten normalny nasz plan. On pewnie pchnie, no to wymieniam. Gram tutaj królową. No i to jest jak najbardziej spoko. On gra tutaj, tu ja idę sobie skoczkiem. Ewentualnie można tutaj nawet. Niemniej do tyłu wydaje mi się, że jest to lepszy pomysł. No i gram C3. C3 czy skoczkiem? A, może skoczkiem na początek. Bo też chodzi o to, żeby zagrać tu i zagrać tutaj. To też jest fajna groźba. Więc można próbować. On otworzył przekątną dla swojego gońca, więc my od razu reagujemy. Druga wieża idzie na otwartą linię, ewentualnie. No tu wszystko jest bardzo ładnie bronione. Nie przewidujemy większych kłopotów. Po tym ruchu gram gońcem z atakiem na tego. Takie skoczki co po takich skoczkach? No jednego wypadałoby wymienić. Tak? Tak. Więc wymieniamy. No bo tych skoczków tutaj to no, trochę za dużo by było jednak w tym centrum. Chyba, że to on popełni błąd i wymieni. O, widzicie jak ładnie wymienił skoczek w centrum. Nie no, jeszcze nie chcę wymienić skoczka. Skoczek póki co, on tutaj nic nie robi, więc nie jest jeszcze naszym jakimś strasznym wrogiem. Co tu można spróbować? Można na przykład rozwinąć wieżę na drugą linię i spróbować tutaj coś zrobić. Jeśli zagra tu, to ja zagram tu. Nie dzieją się jakieś straszne rzeczy.
Może spróbować wjazdu tutaj królową. No co i co my wtedy zagramy? Okej. No to właśnie podstawił figurę. No bo co, jeśli pójdzie tu, no to ja po prostu się zasłonię królową. No i nie wiem. Bardzo fajnie to zagrał. Jestem pod wrażeniem. No oczywiście wywalamy tą królową stąd jak najdalej, no bo co będzie nam tutaj jakaś królowa bruździć. I rozwijamy nierozwinięte figury. W tym wypadku skoczka, który stoi tutaj i jest tak no nie za bardzo. On pewnie sobie myśli, że spoko, spoko. I tak to wygram. No, czy to wygrasz? No, zobaczymy, czy to wygrasz. Na ten moment to ja tu nie widzę, żebyś ty to wygrywał. Bardziej, żebyś ty to dostawał, ja to tak widzę. O, wezmę sobie pionka na przykład z groźbą zabicia wieży. O, zagram sobie tutaj wieżą. Mogę? Czy nie? To on zabije. Będzie groził wjazdem tu. Oj, chyba nie mogę. Kurczę, co by tu zagrać? Dobra, może zagram wieżą tu. Z opcją wjazdu wieżą tu z atakiem na tego. I to wygląda w miarę. Po wymianie na przykład tego burackiego gońca. Dobra. A, no tak, bo przecież mam gońca pod biciem. Dobrze, no to ja sobie odejdę gońcem. Jeśli mi zagra na przykład coś w tym stylu, zawsze jest groźba zabicia tutaj. Właśnie taka groźba. No i wydaje się, że jest okej, prawda? Okej. Mogę zagrać. Co ja teraz mogę zagrać? Kurczę. Na przykład mogę zagrać królową tutaj. Z opcją wjazdu tutaj. Wieża może wskoczyć tu. No, goniec jest pod biciem, no ale tam już będziemy się jakimiś głupimi gońcami przejmować. Jakbyśmy się takimi rzeczami przejmowali, moi drodzy. No to dobrze byśmy na tym nie wyszli. Zatem gramy aktywnie i mordujemy przeciwnika. To jest nasze motto życiowe. On. Co on tutaj w ogóle chce? Mogę spróbować zagrać tu. No i to jest jak najbardziej spoko. Nie boimy się, no cały czas na ten goniec jest podbiciem, niech będzie podbiciem. Smacznego. Jeśli na przykład zagra coś takiego tu, no to mat. Dwa blandersy. No zawiódł mnie, no i widzicie, no i jest przeciwnik, ma 2500, a proste takie puf-puf i pozamiatane. 2300 nie mam, niestety. Jaki on tam miał ranking, jak zaczynał? 2533, a teraz ma 2518, no to 15 punktów, tak? 15 punktów mu przepadło na 3 plus 2. A, to było 3 plus 2 ogółem. A to spoko, to nie było opcji, żeby mi czas spadł. No tak sobie patrzyłem na ten czas i tak no nie za bardzo było. Gdzie ten nasz przeciwnik popełnił błąd? No tutaj to są takie typowe rozwojowe ruchy. Powiecie, że to H3 jest takie problematyczne, no bo teoretycznie się tam pojawiło przez moment, ale już go nie ma. H3 jest bardzo pożytecznym ruchem. No bo zwróćcie uwagę na te
dwa ruchy kandydaty, które poleca program. No, one są takie głupie jednak. No co, skoczek tutaj teraz. No co, wymieni, mamy zepsute pionki, on i tak przecież wskoczy tym skoczkiem tutaj. Jakieś centrum grabnęliśmy, ale to takie... Nie, no już prędzej, o, już prędzej to A3 można zagrać z taką ideą. Oczywiście, no, trzeba najpierw, oczywiście pamiętać, że no, skoczek jest podbiciem. No, no, właśnie, no, coś takiego trzeba robić. A ten pionek tutaj jest spoko, no bo pionek zabiera pole, goniec na mnie wskoczy, ten skoczek na mnie wskoczy, jeśli ten goniec będzie tutaj, już nie będziemy musieli nic z tym robić. No to jest taki fajny, pożyteczny ruch. No, wieża B8, no oczywiście, no główna linia. Program poleca B6. Wieża B8. Wieża B8 jest jak najbardziej spoko. To jest taki główny plan czarnego. Właśnie polegający na tym, co zrobił nasz przeciwnik. No tutaj czarny będzie grał po tych liniach, biały gra po tych liniach. Bardzo często jest tak, że właśnie to jest taki wyścig szturmowy pionków. Niemniej różnica jest taka właśnie jak w obronie królewsko-indyjskiej, że biały gra, atakuje tutaj, atakuje króla i jego roszadę, a czarny atakuje tutaj jakieś pole. W ogóle nie wiadomo co. No, gramy A4. A4 jest niesamowicie pożytecznym kolejnym ruchem, dzięki któremu otwieramy sobie linię na wieży. No i też próbujemy, no, jakąś kontrę robić. A6, no jak najbardziej spoko. Goniec E3, rozwijamy kolejną nierozwiniętą figurę. Cały czas poleca tego skoczka na D5. No, nie patrzcie na to, to jest głupi ruch. Zatem co dalej? No, pionek B5. Normalny plan. Nie ma go w liniach programu. O, teraz się jakoś pojawił. No, tak jak mówię, B5 jest jak najbardziej spoko. Bicie, bicie. No i tak, no i w tym momencie nasza wieża jest na otwartej linii. Ale dobrą praktyką jest, żeby żeby wieże siebie widziały. W tym wypadku siebie nie widzą, no bo jest królowa i tak trochę im zawadza. Dlatego też, no, królowa na D2 jest jak najbardziej spoko ruchem. Dodatkowo jest groźba na przykład wskoczenia tutaj gońcem z wymianą gońców. Obiektywnie zawsze się, no, jednak śmieje się z ludzi, którzy grają ten wariant. To jest takie, to jest głupie jednak, no bo jednak, no, wiecie, no, chodzi o to, żeby coś porobić w tym centrum, jakoś tego gońca i tak byśmy nie wymienili. No, szachy jednak polegają na czymś więcej niż na wymianie gońca. I marnowaniu tempa. No, porównajcie sobie gońce. No, ten goniec w tym momencie, no, jakiś potencjał ma. Coś tutaj, jakieś coś. No, to pole tutaj czarny walczy. To pole też jest bardzo newralgiczne w wielu wariantach. A właściwie, no, w tej zamkniętej Sycylijce, no, to czarny i biały po prostu walczą o pole E4. W otwartych Sycylijkach to pole, no sami wiecie jak to wygląda, nie? Że jest E4, C5, skoczek, skoczek na przykład, pyk, bicie i bicie. Jest cały czas walka o to D4, nie? O to pole. No dobrze, co poleca nam teraz program? Skoczek D1, no ale skoczek D1 to znowu, no, wieże nie będą na siebie patrzeć, więc gramy skoczka E2. Taki normalny ruch. Wieża E8. No, niekiedy ludzie to grają. Tą wieżę E8. E5. E5 nie polecam. Z zamknięciem, takim zafiksowaniem tego centrum. Co tutaj powinno się grać? Słabe w tej pozycji jest to, że biały kontroluje linię A, tak dla czarnego.
Bo są takie fajne warianty typu jakieś B3 jest takie poświęcenie, jeśli jest zabicie tego piona. No to właśnie tutaj, ale jeśli on jest broniony jakoś, to jest... Bo tutaj po tym to właśnie C3 jest bardzo spoko. Właśnie w ten sposób, w jaki grałem tą partię. No dobra, pójdzie ta wieża. No i teraz przynajmniej ma gwarancję, że jeśli pójdzie goniec na H, co było główną linią w ogóle, no to może też się cofnąć. Może po prostu zagrać tak tym gońcem. No i goniec jest zachowany. Niektórzy ludzie tak grają, no bo nie lubią wymieniać sobie tego gońca. Co zagraliśmy teraz, moi drodzy? No, skoczek na bandę. No bo z tym planem naszym wiadomo. To jest nasz główny plan. Ale no też musicie, pewnie zauważyliście, że w końcu nie atakowałem na tym skrzydle. No poszło F4, tam jakaś wymiana poszła. Niemniej no jednak była kontra tutaj, na tym skrzydle. No i zapytacie się dlaczego? No przecież no, główna linia, no ten główny plan białego to jest właśnie atak na roszadę przeciwnika. Akomodacja, moi drodzy. No, dostosowujemy się do sytuacji na planszy. Nie wiem, czy to jest akomodacja. No, akomodacja to bardziej przystosowanie oka, tak? No, ale no, niech będzie. Przyjmijmy na potrzeby tej prezentacji, że właśnie tak. Zatem, no, dostosowujemy się do tego, co robi nasz przeciwnik. On zagrał teraz skoczek D7. No i jest w liniach jak najbardziej spoko. Niemniej E6 jest chyba lepsze. No bo skoczek jest rozwinięty. Gra tym skoczkiem, no co, liczy na to, że zabije sobie pionka. No bądźmy poważni. No, ten skoczek oczywiście zmierza tutaj na to pole, na E5. Jest fajny wariant. Jak ten wariant wygląda, żeby wam go pokazać? Ale to musiałbym się cofnąć tym skoczkiem tutaj. I skoczek idzie tutaj. Załóżmy. Czy jest ten ruch w liniach? Nie ma go w liniach, ale no bez znaczenia. Skoczek idzie tutaj. Nie gramy F4. Nie, nie, nie. Zagramy sobie, nie, wieżę tu. A nie, kurczę, nie mogę. Dobra, inaczej. No bo ten skoczek mi, własny skoczek mi zawadza. Dobra, inaczej. Zróbmy ten wariant. No i tak, gdyby nie było tego skoczka tutaj. Załóżmy, że skoczek jest. Jest tak. Jest tak. O, coś takiego. No wiem, no poprzekładałem, no ale chcę wam pokazać fajny manewr. Ruch czarnego. Czarny może sobie zabić pionka za darmo. Grożą widły. Goniec broni to pole. Jeśli zabije, no to z automatu nie będzie bronił. Wskakuje skoczek z wygraną czarnego. Ginie królowa za dwie lekkie figury. Więc no też warto, żebyście znali ten motyw. Kilka razy się na niego naciąłem. Więc no fajnie by było, żebyście wy się jednak nie... No jednak żebyście widzieli go. Dobra, C3. Nasz przeciwnik wymienia. No takie wymiany nie są dobrą wymianą. To dlatego, że no lepiej jest zachować jakieś napięcie w tym centrum tutaj. No tą wymianę zawsze czarny może zrobić. Nie wiem, może na przykład też pchnąć tego pionka. Ten pionek bardzo często jest wkurzający. Teraz na przykład też mógłby pójść na bandę skoczkiem. No, na przykład z groźbą wjazdu tu. I z widłami, w sensie z widłami stąd na tego i na tego. No i to jest zawsze jakaś groźba, zawsze warto próbować. No, gra z jakimś 280 wtedy jeszcze. No to 300, 200 punktów różnicy, więc czemu nie? No właśnie, w rozwój tego gońca jak najbardziej. No teraz E5. No i
Mamy centrum do rozwalenia, moi drodzy. Zatem rozwalajmy. Nie ma tego w liniach, niemniej jest to bardzo logiczne. Musimy rozwalić wrogie centrum, no bo tak być nie może, żeby tutaj centrum jakieś było i było jeszcze wrogie. Więc no tak nie może być. Poleca skoczkiem. Zawsze się boję takich ruchów, wiecie? Zabicia skoczkiem, no bo jak skoczek, no to zawsze widzę, że jest tutaj jakiś pionek. Jest takim poświęcaniem tych... No dobra, powiedzmy, że tak. No i co dalej? Skoczek bije, król bije. Pewnie goniec wchodzi. Wchodzi czy nie wchodzi? O, D4 nawet jeszcze z ten. No ale to jest bardzo ostra pozycja. I nawet już trochę lepsza dla czarnego, więc no... No jednak... No tak, no nie za bardzo. Więc no po prostu wolałem zabić gońcem zawsze bezpieczniej, no bo goniec z królową bronią pola, no i zawsze jest jakaś groźba, bo tutaj odstały pionek jest celem ataku. Nie może się ruszyć, no bo jest jeszcze wieża pod biciem. Więc no to jest jak najbardziej spoko. Wieża B3, jak najbardziej fajnie to wygląda. No skoczek tutaj oczywiście broni, no tutaj jest tak. Wieża B3, no moment, jakby zagrał wieżę B3, no to ja bym po prostu sobie zabrał chyba piona. Nie mogę go zabrać? Skoczek D na E5. Muszę wymienić, on wymienia skoczkiem. Wisi mi pionek. Mam pionka więcej w tym momencie, więc zawsze jest jakiś... jest zawsze... jakiś profit. Poleca królową C2, to jest jak najbardziej spoko, żeby tutaj ten D4, wieża F na D, no to są wszystko fajne warianty takie obronne, jak najbardziej spoko. No dobra, zagrał skoczkiem, logiczny ruch jak najbardziej. Skoczek, poleca skoczek C na E. A tu jest skoczek na D. Skoczek D jest chyba lepszy, nawet był przez chwilę. No dlatego, że no goniec. Goniec jest zablokowany przez skoczka. Ten skoczek coś tutaj chyba jeszcze już robi. Niby te pola są zaatakowane, ładnie bronione przez piona. Jeszcze dodatkowo skoczka. Niemniej ten skoczek jest na pewno użyteczniejszy niż ten, więc no to było logiczniejsze, żeby to mniej rozwiniętą figurą się ruszyć. Goniec H6 poleca. No ja nie wiem, szczerze mówiąc, no bo jeśli pójdę gońcem, no to on nie będzie miał, nie będzie czuł żadnego skrępowania, żeby na przykład mi wymienić z wymianą i żeby zabrać sobie piono. Wow, tutaj wchodzi fajne poświęcenie. O, super rzecz. No dobra, więc nie może poświęcić piona, ma słabe pola. Więc no jednak to było jak najbardziej spoko. Poleca wieża B2. Z atakiem na skoczka. No skoczek tutaj. Teraz nie można tutaj. No, bo teraz wchodzi skoczek. Słabe pole. Jeszcze tutaj jest groźba wjazdu skoczkiem z szachem. Więc na teraz to G5 tak nie za bardzo. Ale właśnie, że byłoby to spoko, gdyby tutaj był ten goniec, nie? No teraz go nie ma, więc no. Już tak nie rusza się pionkami w miejscach, gdzie jest się słabszym. No bo właśnie można dostać fajną kontrę. No to nasz przeciwnik tutaj, no ja zagrałem jednak tym skoczkiem. No bo jakieś uproszczenie pozycji jest zawsze w cenie. Oczywiście wieżą, no bo jeśli gońcem, no to leci nam pionek. Co zagrał? A, no po prostu rozwija dalej skoczka. No i ten nasz główny punkt, główna słabość, ten pionek. Cofamy się wieżą, żeby jej nie stracić. Goniec na E6. Jak najbardziej. No, nasz przeciwnik jest naprawdę dobrym graczem. Bardzo fajnie to rozwija.
Ta pozycja jest jak najbardziej równa. Nawet po pasku widać, że no, dzieją się rzeczy. Obustronne szanse. Wykonuję teraz ruch, którego nie ma w liniach i obawiam się, że ten pasek zaraz tutaj będzie taki czarny. Mianowicie aktywizuję moją wieżę na bardzo aktywną pozycję na A7, żeby patrzyła po drugiej linii. Nasz przeciwnik gra najlepszy ruch możliwy, królowa na B6, z atakiem na wieżę i z pchnięciem piona. Więc no, na przykład jeśli bym odszedł sobie tą wieżą tak na spokojnie, zawsze jest wariant taki. Można tak i skoczek wskakuje tutaj. No i ten skoczek stąd już, delikatnie mówiąc, jest wkurzający. Tak delikatnie, nie? No, i jeszcze broniony przez piona, jeszcze goniec go broni, chociaż no to akurat. Chociaż no pchnięcie tego pionka tutaj to też nie byłoby dobre. Już abstrahując od tego, że nie można by związanie. Dlatego, że no goniec odejdzie, a przekątna będzie już otwarta. Nie? Więc no ten goniec będzie bardzo aktywną figurą, więc no też nie należy robić takich rzeczy. No ja zaktywizowałem drugą wieżę, dzięki czemu dostałem całą linię A dla swoich wież. No jest jak najbardziej spoko. No tutaj przeciwnik zagrał głupie poświęcenie, bo nie wiem, zlekceważył być może. Nie wiem. W ogóle straszne, że mamy taki czas, nie? To jest ruch 23, więc wyklepaliśmy praktycznie cały debiut i część gry środkowej w 15 sekund. Oczywiście no, to było z dodawaniem, więc no, graliśmy trochę dłużej. No, nasz przeciwnik tutaj poświęca skoczka, co jak widać no, jest słabym ruchem. No, idea jest bardzo prosta. Wydawało mu się, że po zabiciu dostajemy szacha, odchodzimy królem. Zabija królową, no i ma wygraną. Niemniej po zabiciu, tak jak było to w partii, program poleca C4. No teraz dostaje królową na E3. Królowa na E3 jest broniona przez gońca, więc wszystko jest spoko. Goniec nie wskakuje tutaj, no bo jest pionek i skoczek nawet. Goniec nie może pobić, bo zabijamy sobie skoczkiem. Bo wiadomo, no królowa jest związana z tym, ale jest skoczek jeszcze, więc no tutaj wszystko jest bardzo ładnie bronione. No i tak, program. Głupia maszyna. Poleca królowa, bije E3. No nie, no bo teraz pamiętajcie, no macie figurę mniej z perspektywy czarnego. Macie figurę mniej. Skoczka za pionka. Więc nie upraszczacie pozycji. Nie gracie w ten sposób. Zagrał tutaj, fajnie zagrał tą wieżą, no aktywnie, przepraszam, królową, no aktywnie, żeby tutaj coś może mu się uda porobić. No i tak, no trzecia linia, wieża 1 na A2, ja zagrałem wieżę 7 na A2. Dlaczego tą akurat wieżą? No żeby jeszcze mi szacha jakiegoś głupiego nie dawał. Teraz te dwie linie są moje, więc królowa musi iść stąd. Odeszła. Jak najbardziej spoko. Rozwijamy kolejną figurę. Skoczek D4 idzie do centrum. Ten skoczek jest spoko, bo raz, że przysłania przekątną dla gońca. Pionek już jest broniony przez królową. Goniec nic tu nie może zrobić. Dodatkowo zabiera to pole dla królowej. No i atakuje samą królową. Bonusowo skoczek stąd. Atakuje tego i jeszcze tutaj są jakieś motywy z widłami. No to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Pionek ten jest już pod biciem. No pozycja czarnego w tym momencie się sypie. Dlatego no wykorzystujemy, co możemy wykorzystać. Już nasza mniej aktywna wieża staje się piekielnie aktywną wieżą. Spoko, może tak być. Jeśli by tak zagrał, wieżę na B1. Po prostu zabijam. Zabiję.
Mogę tak zagrać, czy nie mogę? Powiedzmy, żebym zabił. On zabije, ja zabijam, on zabije. Wskakuje z szachem. Tu i tu. Oczywiście nie mógł zabi nie musiał zabijać, tak? Musiał, mógł zabić pionem. No to teraz. Moment, moment. Jakby go tu ugryźć? Mamy figurę więcej w tej pozycji. Pierwszą myślą był goniec tu. Niemniej po wymianie. Chyba jednak nic się nie dzieje. No dobra, więc pójdźmy tym gońcem. Wymienia, wymienia. No i co on teraz zagra? Pionek na C. No to my gramy wieżą pod tego pionka. No bo chcemy sobie zabić. Jedyna opcja obrony, no to wieża na C. No i pionek do centrum. Ten pionek jest pożyteczny, bo zabiera pole tutaj na króla. Więc to przejdzie tak, no to my jak najbardziej idziemy w ten sposób, zabijamy tego pionka. Mamy pionki, więc no, to powinna być jak najbardziej wygrana. Przejdźmy do naszej pozycji. Przeciwnik zagrał królową na C. No i ta pozycja nasza jest no, niesamowita. Po pierwsze, mamy kontrolę na przedostatniej linii. Atakujemy od stałego pionka, a już mamy figurę więcej. Zaraz będziemy mieli plus 3. Więc no super. Ten skoczek z tymi widłami. Kurczę, no to pole tutaj bardzo ciekawe było. Co zagraliśmy? No wzięliśmy po prostu pionka. Pionkożerstwo. W tym wypadku no spoko. No i lepszy ruch, więc nasz przeciwnik aktywnie. Czy to był najlepszy ruch czarnego? Wieża B7, no to tutaj to już program konsternacja, nawet gońca. No nie. Nie w ten sposób na pewno. Wieża C7, no tutaj. Tutaj myślałem też o zagraniu wieżą tu. Niemniej to nie byłoby dobre. Zobaczcie, jak nasz pasek idzie w dół. I tak z praktycznego punktu widzenia, patrząc na to, z kim grałem, a patrząc na ten ranking, no to minimum mistrz międzynarodowy. Tylko, że no jakoś na tym koncie sobie nie zrobił tego. Albo jakiś naprawdę mocny mistrz FIDE. No to tutaj pokażę wam, czego się bałem. Bałem się tego, że wieża wskoczy tutaj i będą mi atakować. Tego się bardzo bałem, moi drodzy. Więc no, załóżmy, że jeszcze zabijam tu. O, może nawet wskoczyć w ten sposób. Kurczę. Ja muszę odejść. Zagram wieżą tu. O, albo po prostu zabiję. Lepiej zabić. No i jest tylko jeden, jedyny ruch, który daje wygraną białemu. Więc no, na taki czas no bardzo trudna pozycja. No co tutaj można by zagrać tak na pierwszy rzut oka? Nie wiem, na przykład królową C5 bym mógł zagrać z opcją wskoczenia tu. No właśnie, no to jest bardzo trudna pozycja. Dlatego też nie tą wieżą tu, ale wieżą tutaj. Jeszcze podręczymy trochę królową przeciwnika. Goniec z podbiciem, więc no proste. Odchodzimy sobie gońcem. I zagrał G5. Najlepszy z możliwych ruchów. No ta pozycja, muszę się przyznać, jest już niezła. No i znowu mamy jeden, jedyny ruch, który utrzymuje naszą przewagę. Znalazłem go, więc no to jest już spoko. Okazuje się, że
Nie musimy się wcale obawiać tego zabicia. Skoczek tutaj, no zaraz wam pokażę. Skoczek bije, pionek bije. Można zabić chyba, nie można. Ale no na przykład zabicie tak z wjazdem tutaj. I to jest już naprawdę bardzo fajna pozycja. No to zabiliśmy, on zabił wieżą. I poszła królowa C5. Znowu jedyny ruch. Znowu jeden jedyny z możliwych ruchów. Opcja jest prosta. Wieża idzie na C. Z zabiciem królowej. Więc no, czarny przeciwdziała. Cofa się wieżą. Już tutaj wjechać nie można. Więc no już czarny się broni. Z czego cały czas jest goniec z podbiciem. Więc no, no jest dobrze. Zagrałem ruch, który nie jest w najlepszych ruchach teraz. Co jest bardzo ciekawe, bo wydawał mi się bardzo mocny w czasie partii. No dajmy mu jeszcze chwilę. Może jeszcze coś. Obawiam się, że tutaj przeciwnik mógł wyjść. Zobaczmy. Troszeczkę uciekła przewaga. Niemniej... Goniec tu poleca. No to ja bym zabił po prostu pionka. A nie mogę, bo tak. No dobra, dobra. Więc poleca gońca tu. Żeby tutaj naprawdę nie było jakiejś tragedii. Bo też myślałem o wieży tutaj. Niemniej właśnie po tej wieży, po tej królowej tutaj. Może być bardzo niesympatycznie. E5 wygląda bardzo fajnie. E5 wygląda dlatego fajnie, że jeśli teraz zabija nam wieżę, no to my pionkiem zabijamy gońca i atakujemy mu tutaj. No oczywiście może dać szacha, no to my tam się nie przejmujemy takimi szachami. A nie, o, to jest, ojej, to jest ta pozycja, ten motyw w partii Cot of Smysłow, jeśli dobrze pamiętam, chyba Smysłow, no. I właśnie tam było, że Cot of bardzo fajną kombinację zagrał i zagrał tam, przeciwnik miał opcję dania szacha, zabicia wieżą gońca, czy chyba gońca też. No i właśnie tutaj mamy coś takiego, że jeśli gramy tu, to dostajemy tu. Tu. Możemy tutaj, możemy... Wieża tutaj nie, jeszcze nie. Już, czy na pewno? F3. Tu, a tutaj będzie... Jaka pozycja. Uciekamy tutaj, nieźle. No dobra, no w takim razie idzie królowa tutaj. Tylko teraz... O, teraz już nie uciekamy tutaj. Jeśli uciekniemy tu, to dostaniemy tu. I to już jest takie niefajne. Zatem no jedyne, co nam pozostaje, no to druga linia. W sensie tutaj. I dostajemy z szachem. I to już jest tragedia, nie? Program poleca zasłonięcie gońcem. No i trzeba brać gońca jednak. No bo jeśli weźmie tu, no to my weźmiemy tak i dajemy mata. No to weźmie gońca i spokojnie sobie uciekamy. No, bardzo fajna pozycja, prawda? Więc no trzeba się pilnować w tego typu wariantach. Więc no tutaj na spokojnie król H1. I po ewentualnej wieży tu, która jest błędna, no bo królowa broni. Więc no tutaj to już jest koniec. Nasz przeciwnik w partii zabrał pionko. Nie widząc mata w dwóch, który poszedł. I to jest taka... przykładowa współpraca królowej z wieżą na przedostatniej linii. No, partia naprawdę no, niesamowita.
No, naprawdę świetna gra. I w taki moment, jak człowiek się cieszy, że nie zagrał tego jakimś programem i że nasz przeciwnik nie grał programem, że można było coś takiego policzyć i no, to jest właśnie po coś takiego gra się w szachy, wiecie? Żeby stworzyć coś fajnego. No i właśnie. Mam nadzieję, że się podobało wam, moi drodzy. Oczywiście, no, powtórzę, no, już któryś raz, no, liczę na łapki.